wydaje, że na sesji tutaj jestem u Państwa pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni, miło mi Państwa z Państwem się spotkać. A początek chciałem wleczyć mały upominek dla Pana Przewodniczącego. Nie jest tak niestety odpadały jak ten poprzedni, ale to jest skarb województwa lubuskiego, Panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli. Przez 8 lat, od roku 90 byłem burmistrzem granicznego miasta Wełbina, więc z tym samorządem mam dużo do czynienia. I patrzę przez ten pryzmat na zadania, przed którymi Państwo stoicie. Jeśli przygoda jest położona na krańcach województwa polskiego, mi właśnie te krańce województwa są najbardziej bliskie, bo jest też dużo do dedykowany w Gubinie i wiem, że zawsze tym, którzy leżą na krańcach, jest troszeczkę trudniej niż tym, którzy są sami wśród województwa, ale zawsze mówię, że gminy krańcowe są bramą wjazdową do województwa, to możliwe taką jest. Województwo lubuskie jest tym, które graniczy z Niemcami. Ten polski pragmatyzm, to myślenie logiczne mówi o tym, że trzeba normalnie układać relacje sąsiedzkie z tymi, którzy są po drugiej stronie granicy. Ja myślę, że Państwo doskonale potrafią wykorzystać współpracę z sąsiedztwo wielkopolską, czy też z sąsiedzkim województwem dolnośląskim i takim samym partnerem naszym jest Brandenburgia, leżąca w innym państwie. 105 lat temu zawiązaliśmy Euroregion, czy te rany Zabór, Świdwigowa, wtedy chyba jeszcze za czasów Marka Aska, burmistrza, wstąpiła do Euroregionu. Euroregion, który po polskiej stronie obejmuje dawne województwo wielkopolskie, po niemieckiej stronie obejmuje gminy leżące na terenie powiatu Szprebanysa, czyli to jest ten obszar, patrząc geograficznie pomiędzy Polską, będę korpus Kuben, czyli obszar tak zwanych dolnych Muszyc. Dla niewtajemniczonych powiem o tym, że na terenie naszym regionu Prewanysa, w regionie Nysa mieszkają niewtajemniej słowie na terenie Niemiec, są to Serbo-Muszyczanie, którzy używają języka serbo-muszyckiego, tak zwanego języka górno-muszyckiego, czy też dolno-muszyckiego, mają swoją organizację domowinę. No i staramy się też w ramach naszej współpracy też o tym pamiętać, że tu akurat w tym jednym miejscu są ci nasi bliscy, jakby spokrewnieni Słowianie. Ale tak naprawdę to chce mi się Państwa zachęcić do tego, by powrócić do regionu Śródmieścia, bo coś się poprawiło na gościeniu. Dziękuję bardzo. I jaka zgoda, bo tutaj działa. Rzeczywiście brakuje naszej gminy w naszym euroregionie. Ja przed 24 laty zakładałem ten euroregion, jestem społecznym prezesem 24 lata i poddaję się tej współpracy, bo wiem, że warto trzymać z naszymi sąsiadami, warto się tam wiele rzeczy uczyć i też ma to też wymiar określonych korzyści, w tym korzyści finansowych. Euroregion dysponuje dwoma strumieniami finansowymi na tzw. Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych i na polską linię wymianę młodzieży dla szkół. Są takie szkoły, muszę Państwu powiedzieć, że często są to szkoły w małych miejscowościach, które realizują po kilkadziesiąt projektów. Liderem jest taka szkoła we wsi Dąbie, która zrealizowała kilkadziesiąt projektów przez wiele lat i można powiedzieć, dzieci są bardzo zadowolone z tych kontaktów, czy to w Niemczech, czy to z Niemcami tutaj, bo one wiele uczą, dają szansę poznawania języka. Pamiętajmy, że w naszym położeniu warto znać ten język, choćby z tego powodu, że 70% inwestorów zagranicznych są to inwestorzy niemieccy w naszym regionie, którzy bardzo często pytają o to, czy pracodawca
fizici, ale drugiej strony też kwestia poznania atrakcyjnych miejsc. Za mało czasu mamy, by dużo mówić o tym. Ja jestem w gotowości jakąś grupę państwa, która będzie miała ochotę poznać to bliskie przygranicze i walory, i różnorodność, i wspólne dziedzictwo właśnie tych ziem, zaprosić do takiego poznawczego wyjazdu. Ostatnio byłem na inaugurację roku akademickiego w naszym seminarium w Paradyżu, gdzie spotkałem czterech cystersów z takiego samego klasztoru w Neicele, czyli znacie Państwo pewnie nasze seminarium w Kościgowie Paradyżu, ale zapewniam Państwa, że leżące na samą Nysą w Neicele ma równie cudowny klasztor pocysterski, którym jest szkoła polsko-niemiecka. Być może ktoś dzieci spośród Państwa się tam wszystkich, których namówiłem do nauki w tej szkole, stwierdzają, że to jest świetna szkoła na europejskim poziomie. Ostatnio syna wójta Wojada namówiłem na naukę w szkole zachwyconym poziomem i w żadnej mierze to nie przeczy możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Otóż chciałbym, zachęcając Państwa radnych do podjęcia tej uchwały do powrotu, powiedzieć jednocześnie, że mam świadomość tego rodzaju pomocniczości. Ja lubię tego rodzaju działalność inicjacyjną i wiem, że będzie mi tutaj, będzie wobec mnie takie wyzwanie realnej pomocy. Będę chciał zaproponować Państwu dla uczniów Waszych szkół ciekawy projekt edukacji przyrodniczej w oparciu o świetne zoo w Kodmus, bardzo polsko-niemieckie zoo w Kodmus, bardzo przyjazne, bardzo ciekawe, w którym prowadzone są lekcje przyrodnicze dla również dzieci z Polski. Jasne, że macie w Poznaniu czy też we Wrocławiu to zoo, tylko że na tą lekcję przyrody można wyjechać w zasadzie za darmo, bo projekty z Euroregionu to jest dofinansowanie 90%, wkład gminy jest tylko 10%, a zatem sami Państwo wiecie, że różnica jest tutaj realna. Ale chciałbym też Państwa prosić o takie zaufanie, cierpliwość, bo zainicjowanie takiej współpracy daje szansę, możliwości poznania ciekawych ludzi i sami stwierdzicie, co jest Wam potrzebne. Ogromnie aktywną działalnością Euroregionu jest współpraca między innymi ochotniczych straży pożarnych. Bardzo ciekawie odbywają się projekty dotyczące nawet dożynek. Wiele gmin od wielu lat dożynki realizuje wspólnie z niemiecką stroną i w ten sposób poznają się, jakie są tradycje niemieckie. Bardzo wiele gmin kieruje swoje projekty w sferę sportową. Państwa bardzo aktywna jest w bardzo wysokim poziomie piłka siatkowa, jak słyszę. Jest kilka miejsc po tamtej stronie, gdzie ta piłka siatkowa, choćby w Kodus, jest też bardzo aktywna i chętnie udzielę tutaj pomocy, by Państwa relacje powiązań budować. Myślę, i to uczciwie mówię, bo wydatek, jaki macie Państwo do poniesienia, to jest złotówka od mieszkańca, czyli te blisko około 5000 złotych rocznie, to jest ten wkład, który wnosicie. A myślę, że długofalowo tych korzyści jest dużo. Jesteśmy w tym euroregionie dosyć mobilni. Jeśli ktoś z Państwa wyrazi taką chęć, jesteśmy w stanie odbyć specjalne szkolenie w Lubinie. W Lubinie mieści się siedziba stowarzyszenia. Przed laty kupiliśmy nieruchomość, jesteśmy jej właścicielem. Choć jesteśmy zwykłym stowarzyszeniem, to dysponujemy już takim potencjałem, który można powiedzieć stabilizuje stowarzyszenie, ustabilizował stowarzyszenie, do którego przystępujecie. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw. Tymi dwoma najważniejszymi w tej chwili to jest współpraca w dziedzinie zdrowia pomiędzy Brandenburgiem i Lubuskim, pomiędzy dotycząca odbudowy historycznych parków w tym obszarze. Jestem umówiony z panem starostą Boryczką na to, by zrobić dobrą promocję powiatu skłodzkiego po tamtej stronie, a jednocześnie przywieźć zainteresowanych turystyką, również tą agroturystyką z niemieckiej strony. Określiliśmy sobie troszeczkę ważnych zadań, które być może nie są tymi najważniejszymi w przypadku waszej gminy, ale powiem jako ten, który w wieku 32 lat obejmuje
pełniła funkcję burmistrza, że kiedy uczyłem się tego, jak rozwiązywać wiele problemów, jak sobie radzić z problemem zarządzania, rozwoju inwestycyjnego, a też i polityki socjalnej, społecznej, to jest dla nas wielka szkoła. W Niemczech jest wielokrotnie więcej miejsc dla osób starszych niż w Polsce. Po drugiej stronie są świetnie funkcjonujące domy starców, warto tego brać przykład. Ja wówczas właśnie często uczyłem się tego, jak to robią inni sąsiedzi, którzy są w tym rozwoju cywilizacyjnym trochę z przodu. Zostawiam Państwu pomysły dotyczące Waszych aktywności. Chętnie będę z Wami współpracował dłużej, jeżeli chodzi o to, jakiego rodzaju macie potrzeby, jakiego rodzaju macie pomysły, co chcielibyście zobaczyć, kogo poznać, jak zbudować partnerstwa lokalne, organizacji społecznych. Jest oczywiście możliwa współpraca gmin bezpośrednio z nowego pasa przygranicznego. Przypominam, on dotyczy powiatu Sprewanysa, dwóch powiatów, czyli Märkisch-Oderland i Landkreis Oder-Spree, czyli to są powiaty te na północ, czyli w okolicy Frankfurtu i na północ. Są to ten obszar objęty programem Interregu i tutaj można szukać, zbudować też odbudować współpracę partnerską, ale najważniejsze są współprace konkretnych szkół, konkretnych stowarzyszeń, organizacji. Nawet księdza proboszcza muszę powiedzieć o tym, że organizacje przykościelne mogą również bardzo fajnie korzystać ze środków i węgla. I wiele organizacji korzysta na taką wymianę. Wszyscy się musimy modlić do Boga, nie tylko Polacy, Niemcy też. Więc każda forma jest dobra. Być może Państwa zachęcę, od wielu lat szukam gminy, która by chciała realizować projekt oparty o świetlice wiejskie, który został zrealizowany w gminie Neuhausen. Proponuję w wielu gminach, ale jeszcze żadna na to nie powiedziała, szkolenia, specjalnego szkolenia liderów, młodzieżowych liderów aktywności lokalnej. Świetlice nie były tylko otwarte, by młodzi ludzie prowadzili działalność dla mieszkańców swoich wiosek, których wiosek okolicznych. Świetny projekt w Niemczech, prowadzony w takim specjalnym ośrodku katolickim pod Neuhausen. Niestety, jak dziś, mimo moich ofert, jeszcze nie znalazłem gminy, która by się na coś takiego porwała. Otóż zostawiam Państwu tę aktywność. Was proszę o to, by tę uchwałę podjąć, powrócić do tej rodziny euroregionalnej, po to byśmy mieli ze sobą normalne relacje. Ja jestem człowiekiem dosyć mobilnym. Jestem w stanie zawsze przyjechać, dla mnie godzina 18, 19, 20, 21, w sobotę, a nawet w niedzielę. Ważna sprawa, spotkanie nie jest problemem. Na tym polega moja misja publiczna. Jestem, jak długo jestem prezesem Euroregionu, tak długo mam ochotę na tego rodzaju działalność. Zachęcam Państwa do podjęcia tej uchwały. Z góry dziękuję i zobowiązuję się do tego, byście poczuli z tego jakąś korzyść. Mam nadzieję, że jeśli się podejmiecie, to będziemy mogli w trakcie tego roku mówić o tym, jakiego rodzaju pomysły chcecie Państwo rozwijać. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście, proszę Państwa, jestem tutaj, nie uciekam. Chciałbym zostać do końca sesji, chyba że nie będzie takiego życzenia. Bardzo proszę, jeśli Państwo, Panie Przewodniczący, macie jakieś pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu za wyczerpujące podejście do tego projektu uchwały. Czy ktoś z obecnych na sali ma pytania do tego projektu uchwały? Proszę bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 39 łamane na 219 łamane na 17 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewanysa? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała nr 39 łamane na 219 łamane na 17 została przyjęta 12 głosami za. Proszę Państwa. Dziękuję Państwu bardzo.